Kolejny przykład bestialstwa ludzkiego w Rybniku. Strażnicy miejscy poszukują właściciela psa, którego znaleziono w lesie w Golejowie. Skatowanego do krwi zwierzaka odnalazł jeden z mieszkańców i natychmiast wezwał pomoc. Niestety, na pomoc było jednak już za późno. Takiego bestialskiego przykładu traktowania psa już dawno rybnicy strażnicy miejscy nie widzieli. Obraz zwierzęcia, które trafiło w miniony piątek do schroniska, bardzo nimi wstrząsnął, przyznaje dziś rzecznik strażników Dawid Błatoń. Podobnie zresztą było z mieszkańcem Golejowa, który natknął się w lesie na zwierzaka. Co się stało tak naprawdę? W czwartek otrzymaliśmy zgłoszenie mieszkańca, który w pobliżu ścieżki rowerowej, mniej więcej pomiędzy Książenicami a Golejowem, odnalazł skatowanego psa. Pies był tak wycieńczony, że nie potrafił nawet ustać o własnych siłach. Ślady na jego ciele ewidentnie wskazywały na to, że był katowany, a właściciel prawdopodobnie chciał go zabić. Pies był w bardzo złym stanie. Okazało się później, jak już został ten pies przewieziony do schroniska przez jego pracowników, że ma rany głowy. Są to dosyć duże dziury wynikające z prawdopodobnego uderzenia tępym narzędziem w głowę zwierzęcia. Dzięki właśnie reakcji rybniczeni na mieszaniec trafił do rybnickiego schroniska. Strażnicy miejscy zaś zajęli się ustalaniem, jak zwierzak trafił do lasu. Jeden ze świadków, co udało nam się ustalić, zauważył ciemny samochód, który wjeżdżał do lasu, wjechał tam na 15 minut, po czym wyjechał. Natomiast ta osoba nie potrafi precyzyjnie wskazać, co to był za samochód. Wiadomo tylko, że był na gliwickich numerach rejestracyjnych. A czy w środku był pies, tego niestety nie udało się nam ustalić. Rzecznik strażników nie kryje jednak, iż znalezienie właściciela psa może być bardzo trudne. Dlatego apeluje do mieszkańców o pomoc w poszukiwaniach. Jeśli uda się odnaleźć kata zwierzęcia, wówczas może on odpowiedzieć za swój bestialski czyn nawet przed sądem. Jest to przestępstwo i tutaj w momencie, gdybyśmy jakiekolwiek informacje ustalili, wówczas tą sprawę przekazujemy na policję. Jak dowiedzieliśmy się w rybnickim schronisku, niestety zwierzę już nie żyje. Rany były tak poważne, a zwierzę mocno cierpiało, że weterynarz podjął decyzję o uśpieniu psa.